Cześć, witam Was bardzo serdecznie, wszystkich na moim kanale. Musi być tak pod kątem, ponieważ ja tutaj mam laptopa. Dzisiaj sobie porozmawiamy, omówimy sobie kolejność czytania książek ze świata Malazu według autorów. Myślę, że dosyć ciekawy filmik, zwłaszcza dla właśnie fanów tej serii. Ci z Was, którzy mnie oglądają, wiedzą doskonale, że ja jestem fanem tej serii, więc nikogo chyba nie powinien zdziwić właśnie ten filmik. Ja wstawiam Wam link do tego, o czym ja tak naprawdę będę mówić w opisie, natomiast przeczytam jakby tutaj ile jest tych książek. 21 książek. No i z moim jakimś tam komentarzem właśnie odnośnie tego, tej kolejności. Zanim do tego przejdziemy, oczywiście Wy tego i tak nie zapamiętacie, ale warto sobie przypomnieć w ogóle, jaka jest bibliografia Stevena Eriksona, jeśli chodzi o Malezjańską Księgę Poległych, bo tak naprawdę umówmy się, że jeśli chodzi o Malaz, to głównie jest to Erikson. Ja mam jakiś tam styk ze Slemontem i jakby uważam, że jeżeli ktoś zastanawia się nad Slemontem, to powinien to robić tylko i wyłącznie po przeczytaniu albo już naprawdę będąc bardzo zaangażowanym w cykl Malezjańskiej Księgi Poległych. Ponieważ S. LeMond jest fajny, ale stanowi dobre połączenie właśnie gdy ogarnia się już to, co napisał Erikson. Czytanie S. LeMonda bez żadnego związku z Eriksonem mija się totalnie z celem, więc mam nadzieję, że na wstępie to ustaliliśmy. I kolejność, jeśli chodzi o cykl Malezjańska Księga Poległych, jest taka. Najpierw mamy Ogrody Księżyca, potem Bramy Domu Umarłych, Wspomnienie Lodu, Dom Łańcuchów, Przypływy Nocy, Łowcy Kości, Wicher Śmierci, Myto Ogarów, Pył Snów i Okaleczony Bóg. Do tego oczywiście dochodzi trylogia Karkanas, gdzie w Polsce na razie została tylko Kuźnia Ciemności wydana oraz podcykl opowieści o Bauchelanie i Korbolbroachu, gdzie też zdecydowana część nie została w ogóle przeczytana na język polski. A podejmowanie się czytania Eriksona w oryginale na pewno byłoby dosyć hardkorowym zadaniem, no to mówi samo przez się. Dobrze, ustaliliśmy sobie na wstępie najważniejsze rzeczy. Będę się do tego odnosić, do tej kolejności. Ja w którymś filmiku odnośnie Malezjańskiej Księgi Poległych wstawiałem taki link z obrazkami, jak teoretycznie są ze sobą powiązane części, czyli, bo jakby warto też na wstępie dodać, że Malezjańska Księga Poległych nie polega na tym, że mamy sobie pierwszą, drugą, trzeci, czwarty tom, tak jak zazwyczaj to teoretycznie powinno być, tylko tam jakby kontynuacją pierwszego tomu stricte tak jest tam trzeci, a trzeciego piąty, a czwartego też piąty i wiecie, to się tak w dziwne sposoby, ale jednocześnie przewspaniałe łączy. Dobrze, bez może zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do tej kolejności, o której tutaj nam autorzy tego artykułu rekomendują. Strona nazywa się tor.com. Science fiction, fantasy, the universe and related subjects. Pierwszy raz słyszałem, szczerze powiedziawszy, usłyszałem o tej książce, ale z tego co widzę, tutaj dużo różnych takich ciekawych rzeczy jest. No dobra, no nie przedłużając. Po pierwsze nam mówią, że najlepiej jest zacząć. Post nazywa się, że jest to kolejność czytana, którą sugerują teoretycznie, prawda, sami autorzy. Na pierwszym miejscu jest Kuźnia Ciemności. Logiczne dosyć, ponieważ Kuźnia Ciemności ma miejsce, milenia, tak jak tutaj zresztą pisze, przed tym, o czym dowiadujemy się w Malezjańskiej Księdze Poległych. Tam dowiadujemy się właśnie dużo informacji na temat Kurald-Galein czy innych tych wszystkich gród. Więc jest to w jakiś sposób takie tło. Nie do końca, że tak powiem, ściśle związane, ale faktycznie to tak jakby przeczytać Silmarillion troszeczkę. Nie do końca jest to dobre porównanie, albo to tak jakby przeczytać ten przewodnik po świecie koła czasu przed rozpoczęciem koła czasu. Jest to w miarę dobry pomysł. To podamy na tej zasadzie. Tak samo Upadek Światła, Fall of Light. Nie wiadomo jeszcze, jak to przetłumaczą. Jeśli chodzi o Fall of Light,
z tego co tu widzę, w 2016 roku wyszło przetłumaczenie Follow Light przez to, że Ericsson teraz zajmuje się opowieścią o barbarzyńcach, to obawiam się, że może być ciężko z przetłumaczeniem tego, ale no, jest to kontynuacja, tak samo w ogóle cała trylogia, tak samo jak jest Walking Shadow, jest cała trylogia Carcanas, więc zdecydowanie cała w ogóle trylogia Carcanas jest na pierwszych trzech miejscach, tak? Potem mamy Dancer's Lament, to jest już Path to Ascendancy, seria, która jest skupiona na tancerzu oraz Kelanwedzie, czyli jak wiemy tych właśnie założycieli Imperium Malezańskiego, autorstwa Eslemonta. I tutaj w ogóle mamy to, z tego co ja wiem, to są chyba też będą trzy tomy. Tutaj potem mamy numer 4, czyli Dead House Landing. Dead House Landing, czyli prawda, idziemy dalej, jeśli chodzi o Path to Ascendancy. Ja bym bardzo chciał to przeczytać. Oni tego nie przetłumaczą nigdy. Nie wierzę w to, żeby ma kiedykolwiek albo jakiekolwiek inne wydawnictwo zajęło się tłumaczeniem tej książki, tego autora w ogóle. Więc no dosyć mi przykro. Zastanawiam się, czy po angielsku tego nie sięgnąć tego, ale no na razie się tylko zastanawiam. Potem mamy Noc Noży i jakby Noc Noży faktycznie jest fajna, ponieważ ona opowiada o tym, co ma miejsce przed Ogrodami Księżyca, więc czytałem Noc Noży i zdecydowanie się zgadzam. Tylko mówię, to jest na tej zasadzie, że możemy czytać Noc Noży przed, a nie musimy, bo absolutnie nie ma żadnego obowiązku, tak? I wydawać by się mogło, że po Nocy Noży będziemy mieli właśnie Ogrody Księżyca, a tutaj nic bardziej mylego, mamy właśnie opowieści o Korbalu Broachu. O tym nekromancie. I jakby no... Nie do końca wiem czemu, ale okej. Okay. Potem mamy faktycznie Gardens of the Moon, czyli Ogrody Księżyca, więc Ogrody Księżyca faktycznie, chociaż ja słyszałem taką opinię, że nawet warto by było, słuchajcie, zacząć od innej chyba książki niż Ogrody Księżyca. Ja słyszałem, ale to już nieważne. W każdym razie pierwsza książka, więc no tak dosyć logiczne, tak? Potem mamy Bramy Domu Umarłych, Dead House Gates, czyli faktycznie póki co idziemy z tą kolejnością wydawania książek przez Ericksona. Tym bardziej, że potem mamy Wspomnienia Lodu. Wspomnienia Lodu są trzecią książką malezyjskiej Księgi Poległych i tutaj stanowią miejsce dziewiąte. Okej. Potem mamy? Potem mamy, słuchajcie, Midnight Tides. I potem House of Chains jest. Czyli Dom Łańcuchów jest kolejny. Przypływ Nocy jest bo tu warto zwrócić, że mamy Wspomnienie Lodu, potem mamy Dom Łańcuchów, potem mamy Przypływy Nocy. Natomiast sugerują autorzy, że po Wspomnieniach Lodu powinniśmy właśnie wziąć się za Przypływy Nocy. I fakt faktem, że ten rysunek, który postawiam się wam wstawić w opisie, jeśli go znajdę znowu, o tym chyba mówił. I potem dopiero mamy Dom Łańcuchów. Bo to jest faktycznie, ja już tego aż tak oczywiście nie pamiętam, ale to jest faktycznie fabularnie dosyć mocno związane. Potem mamy... Słuchajcie, Łowców Kości, więc poza tą jedną zamianą Domu Łańcuchów, Przypływ Nocy, potem Łowcy Kości mamy jakby dalej kolejność jest zachowana. I potem mamy Powrót Karmazynowej Gwardii. Ja chyba przy omawianiu Powrotu Karmazynowej Gwardii mówiłem, wspominałem przynajmniej, że on się właśnie, akcja Powrotu Karmazynowej Gwardii mieści właśnie po Łowcach Kości. I tu po raz kolejny podkreślam, że jeśli chodzi o Powrót Karmazynowej Gwardii, tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o Eslemonta, to jest dodatek. I tu trzeba mieć świadomość tego, że jakby no nie trzeba jakoś wielkiej wagi do tego przykładać. Moim zdaniem, jeżeli
nie przeczytamy powrotu Karnozowej Gwardii po Łowcach Kości, to się nic złego nie stanie. W ogóle dla mnie, ja to wiem, że powinienem powiedzieć pod koniec, ale dla mnie w ogóle przeczytanie całego Eslemonta ma sporo sensu po całej Malezańskiej. Tak mi się wydaje. Potem mamy Reaper's Gale, czyli Wicher Śmierci. Czyli no, tak jak powiedzieliśmy sobie, mamy tam, prawda, Łowcy Kości, Karmazynową Gwardię i Wicher Śmierci. To już jest oczywiście Erikson. Potem mamy Stone Wielder. Nie wiem, nie czytałem Stone Wieldera, więc to jest Eslemonta. To jest książka, o której ja wam nic niestety nie powiem, więc, bo nie wiem, nie czytałem jej, ale zgaduję, że jest na podobnej zasadzie jak Powrót Karmazynowej Gwardii. Książka, no jakby rozumiecie, na tej samej zasadzie, czyli po prostu związana z cyklem Malazu, bo jest pomiędzy Wichrem Śmierci a Mytem Ogarów, potem będziemy to Ogarów według kolejności, uzupełniająca troszeczkę nam fabułę całego Malazu. Potem mamy, tak jak powiedziałem, Myto Ogarów, moim zdaniem jedna z lepszych części. Potem mamy Orb Scepter Throne, czyli kolejna książka, o której ja nie mam żadnego pojęcia, bo jeszcze jej nie mam, nie czytałem. Ja na razie jestem po dwóch książkach Eslemonta, więc sorry. A mam trzy. Potem mamy Blood and Bone, znowu Eslemont. I obstawiam, że bardzo podobna zasada jak ostatnio, więc tutaj nie będę się tego, nie będę rozpowiadać. Asail. Mam Asail, czyli to jest dopiero pod sam koniec, a widzisz. Następnie mamy właśnie Pył Snów i Okaleczony Bóg, który musiał być ostatni, bo w Okaleczonym Bogu jakby no mamy już sam koniec, sam jedyny koniec całej opowieści, więc jakby no nie mogło być inaczej, że ten Okaleczony Bóg będzie na sam koniec. Więc tak to wygląda, słuchajcie, tak to wygląda, jeśli chodzi o, tu w ogóle wszystkie książki się zebrały, wszystkie, dobrze, więc tak to wygląda, więc jeżeli ktoś myślał, że nie wiem, jakieś inni autorzy są bardzo skomplikowani, no to najlepszy dowód na to, że jednak nie są aż tak bardzo, jest chyba to, co przed chwilą usłyszeliście ode mnie. Jeśli chodzi o mój komentarz do całej tej kolejności tych książek, powiem tak, to co powiedziałem już wcześniej, okej, ale dla kogoś, kto zaczyna przygodę z Malazem, nie ma totalnie żadnego to sensu, ponieważ część z tych książek w ogóle jeszcze się nie skończyła, więc zaczęcie na przykład trylogii Karkanas nie ma sensu, bo pierwszą książkę przeczytałem po polsku, drugą przeczytałem po angielsku, a trzecia jeszcze nie wyszła, więc bez sensu, no teoretycznie bez sensu. Mówię, to nie wpłynie jakby na Malazarską Księgę Poległych, bo Malazarska Księga Poległych to jest Malazarska Księga Poległych. To jest 10 tomów Stevena Eriksona. Koniec. Cała reszta to są jakieś dodatki. Więc jeżeli miałbym komuś polecać, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, jeżeli nie czytałeś Stevena Eriksona lub nie wiem, nie masz w ogóle żadnego pojęcia, czym jest Malazarska Księga Poległych, pomijając fakt, że jest to najlepsza seria fantazji, jaką w życiu czytałem i najbardziej jednocześnie pojebana seria fantazji, jaką w życiu czytałem, to moim zdaniem powinno zrobić się to tak, żeby przeczytać Malazarską Księgę Poległych, całą, najlepiej, i dopiero potem sobie zrobić troszeczkę tak jak ja, dopiero potem dopowiadać sobie, tutaj przeczytać Eslemonta i tak dalej. Oczywiście, że dużo lepiej zrozumiemy Eslemonta, jeżeli będziemy czytać go tak jak według tej kolejności, czyli no najlepszym przykładem jest, żeby na przykład tą Noc Noży przeczytać, bo ja przeczytałem Noc Noży długo, długo po zakończeniu całego głównego cyklu i gdybym nie wiedział, że jest to noc przed pierwszym tomem, gdybym wcześniej nie przeczytał, no to pewnie bym się domyślił, ale wiecie, odbiór całej książki byłby zdecydowanie gorszy, więc i tak to się mniej więcej, prawda, toczy. Więc słuchajcie, no ogólnie proponowałbym zrobić tak jak ja, albo ewentualnie, chociaż też nie do końca ma to sens, bo czytanie książek po angielsku Eslemonta, które gdzieś tam się wtapiają między ten główny cykl, ciężko znaleźć jakieś rozwiązanie z tej sytuacji, bo po prostu nie da się chyba tego pogodzić, żeby przeczytać jednocześnie główny cykl, czytać potem poboczne Eslemonta i wiecie, i tak chyba nie do końca da się to
pogodzić, moim przynajmniej zdaniem. Dobra, słuchajcie, no to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta forma filmiku jakoś tam Wam podpasowała. Dajcie znać, co sądzicie. Zostawiajcie łapki w górę, w dół. Zapraszam do subskrybowania, robienia wszystkiego, co chcecie, komentowania również. No i nic, widzimy się, mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu. A tymczasem na razie, do usłyszenia, do zobaczenia.